Nasza gmina, na czele z wójtem Dariuszem Ostrowskim, nagradza dzieci i młodzież za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. W ten sposób chcę zachęcić i zmotywować ich do dalszych sukcesów i osiągania wysokich wyników. Na 28. sesji Rady Gminy wójt gminy Dariusz Ostrowski oraz przewodnicząca Rady Gminy Zofia Kokocińska mieli przyjemność nagrodzić Oliwiera Kwaśnego, który w kwietniu 2021 roku zajął trzecie miejsce w pierwszej rundzie Pucharu Polski w kategorii Double Trap w strzelectwie sportowym. Wójt gminy Kościelec i przewodniczący Rady Gminy Kościelec składają serdeczne gratulacje dla Oliwiera Kwaśnego za wybitne osiągnięcia w strzelectwie. Życzymy powodzenia, siły woli i pewności siebie, aby każde osiągnięcia zbliżały do spełnienia marzeń, a życie osobiste było pełne dobrych emocji i szczerych uczuć, dobrych wyników i pięknych zwycięstw. Oczywiście ja podpisałem i podpisała pani przewodnicząca rady w imieniu wszystkich samorządowców, w imieniu wszystkich radnych. Oliwier, gratulacje i aby te sukcesy były jeszcze większe, aczkolwiek są wysokim rodzicom. Też dziękujemy. Gratuluję. Gratulacje, gratulacje. Wszystkiego dobrego życzymy. I jeszcze, przepraszam bardzo, ale najważniejsze, bo myślę, że to wykorzysta w swojej tutaj pracy, pasji sportowej. Proszę bardzo. Także dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Serdecznie Państwu dziękujemy. Oliwier Kwaśny trenuje w Myśliwskim Klubie Sportowym Diana w Poznaniu. Jego osiągnięcia są imponujące, a oto niektóre z nich. Zajęcie pierwszego miejsca oraz ustanowienie najwyższego rekordu Polski w zawodach Mistrzostwa Polski Młodzików Poznań 2018. Zajęcie pierwszego miejsca w zawodach o Puchar Prezesa Poznań 2019. Zajęcie pierwszego miejsca w międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Wrocław 2019. Zajęcie pierwszego miejsca w polonijnych Mistrzostwach Strzeleckich Sportlig Klejs o Puchar Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago w Stanach Zjednoczonych 2019 rok. Zajęcie pierwszego miejsca w międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Wrocław 2020. Zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Strefowych Wrocław 2020. Zajęcie drugiego miejsca w zawodach Mistrzostwa Polski Poznań 2020. Władze Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego doceniły osiągnięcia Oliwiera i w 2020 roku został on powołany do kadry narodowej w strzelectwie sportowym. Jak na młody wiek Oliwiera, jego dokonania są imponujące. Trzymajmy wszyscy kciuki za Oliwiera i życzmy mu dalszych sukcesów, bo wszystkim nam marzy się Mazurek Dąbrowskiego na Olimpiadzie, a Oliwier jest do tego na dobrej drodze.